11 lat temu, kiedy zaczynałem pracę jako katecheta na jednej z przerw, jeden z moich uczniów zapytał, czemu się ciągle ksiądz tyle uśmiecha? Dzisiaj jest niedziela Gaudete. Wiesz, dlaczego warto być radosnym człowiekiem? Zapraszam. Trzecia niedziela Adwentu, niedziela całym głosem. Radujcie się zawsze w Panu. Te słowa dzisiaj słyszymy bardzo mocno i wyraźnie. Co to znaczy radować się, zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy nie zawsze jest nam do śmiechu? Warto sobie przypomnieć, że Jezus, który niedługo się narodzi podczas świąt Bożego Narodzenia, to przede wszystkim człowiek. Człowiek pełen miłości i dobroci. Na adwentowych ścieżkach naszego wędrowania spotykamy, już mówiliśmy sobie o tym ostatnio, takich szczególnych bohaterów, którzy pokazują nam, jak warto być człowiekiem wytrwałym. Chociaż wiele osób często postrzega innych po tym, jacy są z zewnątrz, to rzeczywiście warto być człowiekiem radosnym, a nie ma innego sposobu, jak zaczerpnąć tej radości, jak od samego Boga. Dla mnie osobiście też pięknym przykładem życia i radosnego usposobienia, mimo wielu trudów swojego życia, była święta Matka Teresa z Kalkuty. Ona, będąc i żyjąc w trudnych warunkach, żyjąc także w ciemności duchowej, pokazywała, że mimo trudności warto się radować, bo jeżeli robimy to ze względu na Jezusa, jeżeli uśmiecham się do drugiego człowieka tak jak Jezus, to robię to po to, aby też Boga całym swoim życiem pokazać właśnie innym. Była kiedyś taka scena, kiedy Matka Teresa podchodzi do tych chorych w Kalkucie i opatruje ich, a jeden z nich mówi do niej: Matko, ty jesteś taka radosna, skąd czerpiesz tyle siły, dlaczego ty to robisz? A ona powiedziała: ja robię to ze względu na Jezusa. A on, nie znając Jezusa, powiedział: a czy on jest taki dobry jak ty? Wtedy Matka Teresa odpowiedziała: no nie, on jest lepszy ode mnie, ja chciałabym być tak dobra jak Jezus. Wtedy on do niej powiedział: to powiedz mi o tym Jezusie, bo ja go po prostu nie znam. Chciałbym go poznać. Dzisiejsza niedziela Gaudete, niedziela radości, jest też taką okazją, aby uświadomić sobie, że świat potrzebuje ludzi uśmiechniętych, potrzebuje ludzi radosnych, mimo że nie zawsze w życiu jest nam do śmiechu. Jezus potrzebuje także Twojego uśmiechu i Twojego dobrego serca, aby poprzez Twoje człowieczeństwo pokazywać, że jest On, czyli Bóg jest miłością. Jak to zrobić? Potrzeba na pewno dużo wytrwałości. Antoine de Saint-Exupéry w twierdzy pisze, że żeby to osiągnąć, potrzebujemy i przymusu, potrzebujemy wytrwałości, ale potrzebujemy także determinacji. Bądź zatem takim człowiekiem wytrwałym w tym, aby mimo wszystko dużo się uśmiechać, aby siłę i radość na cały dzień brać od tego, który jest największą radością i szczęściem, czyli od samego Boga.